Hej ludzie, witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy w Professor Layton and the Curious Village albo Professor Layton i Tajemnicza Wioska. Właśnie tutaj kliknąłem i znalazłem monetę, a druga powinna być... tu gdzieś. Jest! Super! Dobrze. Wybaczcie mi te wylewy z poprzedniego odcinka, oby od teraz wychodziło to nieco lepiej z tym czytaniem. W każdym razie, z nadzieją i dobrym humorem idziemy w przyszłość. No więc, szerokiej drogi, co? To nie ta strona. Kurde, dobrze się zaczyna. Fuck you! Tak sobie myślę, profesorze, czy nie powinniśmy zapisać informacji z naszego śledztwa? Bardzo dobra uwaga, Luke. Daj mi wytłumaczyć, jak zapisywać grę. Nie, nie. Layton, tego naprawdę nie potrzebujemy. Ja wiem, jak zapisywać grę, szczerze. Nie potrzebuję twojej pomocy. Tak, tutaj, no, to wszystko robiliśmy, tam można zagadki. Zagadki chyba można powtarzać w sumie, jak będzie się tutaj jeszcze wchodziło w tak zwane puzzles, czy tam puzzles. Okej. Okay. A, czyli tam jest willa Reinholdów. Ale wydawało mi się, że będziemy musieli iść do tej wieży. Przynajmniej kiedy pierwszy raz grałem. Rodzina pierwsza. Rozdział pierwszy. Dwór Reinholdów czeka. Zapisać? Nie. Mam safe state'a. Tu. Z tą chcę pogadać, ty. Percy chyba się nazywa. Prefekt. O, cześć, jestem Percy. I to właśnie mam na myśli, cholera jasna, to miałem na myśli. Że tutaj, nie tak jak normalnie powinno się pokazywać, że raz klikasz i cała tutaj strona, cały ten dialog, cała jego jedna wypowiedź się pojawia, ale nie. Klikasz i on mówi, o, cześć, jeszcze raz klikasz i refsa się pojawia, to jest do dupy zrobione, dlatego mam takie trudności z tym czytaniem tutaj. Okej, obojętnie. O, cześć, jestem Percy, nieoficjalny miejscowy pisarz. Dwór Reinholdów? Dwór Reinholdów, co? Wygląda na to, pod koniec ulicy musicie iść na prawo. Jest ogromny, poznacie go tylko, gdy go ujrzycie. Ale zanim pójdziecie... Czemu nie wypróbujecie, albo czemu ty nie wypróbujesz, profesorze, zagadki, której wymyśliłem? Ciekawe, czy odgadniesz, który dom jest mój, dzięki instrukcji, które ci podam. Jeśli rozwiążesz zagadki, opowiem ci o wiosce. To jak, spróbujesz? W końcu pisarz jest nikim bez publiczności. Też nie potrzebuję żadnej publiczności, baranie. Pisarz potrzebuje tylko czytelników, no. No chyba jest nowy w tej branży. Pamiętam, ten dom jest jego. Tutaj są instrukcje, tak jakby, tu. Tu są instrukcje, w którą stronę macie pójść i zobaczyć słońce tutaj pod koniec. No, czyli tu. Znaczy, musicie wiedzieć, gdzie wschodzi słońce i to za chwilę zostanie wytłumaczone. Pójdziemy tu. Bzdura. Jej! No niektóre zagadki będę musiał tak szybko robić, bo nie potrafię ich wytłumaczyć. Tutaj jest ładne wytłumaczenie. No, no, tutaj wychodzicie i tutaj i widzicie słońce. No pięknie, czy to nie jest cudowne? Jest, oczywiście. Imponujące! Długo wymyślałem tą zagadkę, a ty ją rozwiązałeś tak w mgnieniu oka. Jak obiecałem, opowiem teraz o wiosce. Cała ziemia, na której wybudowano wioskę, należy do rodziny Reinholdów. Została przez nich kupiona. Podobno nawet budynki kupili. Więc ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że cała wioska należy do Reinholdów. No cóż, cóż. No więc, szerokiej drogi. Ja zajmę się swoimi sprawami. Przy następnym spotkaniu postaram się o trudniejsze zagadki. O nie, tylko nie trudniejsze zagadki, nie. No ale po co ja tu jestem? Nie dla muzyki, tylko dla zagadek, co? Okej. Okay. Tutaj w wieży jest zagadka ukryta z tego, co kojarzę, ale najpierw tutaj poszukajmy sobie... A? Gdzie tutaj jeszcze może być coś? O, patrzcie, możemy iść do zegara. Tu jest ukryta zagadka, jedna... To jest jedna z tych pierwszych... Pierwsza ukryta zagadka. Bo nie tylko postacie dają nam zagadki, ale też... Niektóre są też ukryte. Ta wieża zegarowa jest nieco zniszczona. To był Layton. Ta wieża zegarowa jest nieco zniszczona. To mi przypomina zagadkę z występem zegaru. Wprawdzie dotyczy nowoczesnego zegaru, ale nieważne o takie szczegóły.
No nie, tylko nie zegarkowe zagadki. O co tu chodziło? Chwileczkę, muszę to przeczytać, e? Tak, tak. How many times will the clock display three or more of the same number in a row the course of the day? Aha, okej. Chyba pamiętam nawet dokładny wynik. Chwileczkę. Za chwilę wam to wytłumaczę. Najpierw spróbujmy wpisać numer, bo chyba kojarzę go. Chyba nawet pamiętam numer dokładny. Bierz to! I co powiesz, profesorku? A nie, to Luke miał tą zagadkę zrobić. Jej, udało się! 34. 105 pikaratów, niesamowite. No właśnie, tu jest wytłumaczenie tego. Ja nie potrafię tego teraz wytłumaczyć. Chodzi o to, że... Ile razy... Cholera jasna. Fuck you. Ile razy... zegar... ten... wybija godzinę, którą ma taką tylko takie same liczby w sobie i ile... które ma prawie tyle, takie same liczby w sobie, powiedzmy tak. Nie, czekaj. Tfu. Chodziło o to... ile jest możliwie godzin, które mają w sobie trzy takie same liczby. Czyli tutaj na przykład 0, 1, 11, 2, 22 albo 11, 12, tak? Muszą być trzy takie same litery. Liczby, tfu. I to wtedy razy dwa, bo rano i w nocy oczywiście, czyli 24 godziny. I to można tak podliczyć, że wychodzi 34. Proszę bardzo. Teraz mogę to wytłumaczyć, jak miałem to wytłumaczenie. No świetnie, dobry chłopiec. Dziwne. Okej, to było na tyle, tutaj tylko Percy był i ta zagadka. No to możemy iść dalej, proszę bardzo. Idzie bardzo ładnie, muszę powiedzieć. Podejrzany typek. Profesorze, popatrz na tego mężczyznę, który tam stoi. Na tego faceta. Blokuje przejście do dworu Reinholdów. Jest strasznie niegrzeczne. Ta blokuje! Człowieku, on stoi po środku drogi. On stoi po... Zamknij się, Layton. Popatrz się na to. On stoi po środku drogi. Stoi jak normalny człowiek. No stoi sobie i gapi się na ścianę. Może czyta coś tam, jakiś plakat czy coś. A Luke mówi, że on blokuje drogę do Reinholdów. Co on, kurde, taki gruby jest czy co? Ja pierdzielę, Luke, ty jesteś pojebany. Znaczy, niegrzeczny, przepraszam, jestem... Nie spałem dzisiaj, to jest trochę takie... Teraz... No, dobra, w każdym razie, porozmawiajmy z nim. Już go lubię, tak wygląda jakby trochę, no, to pijak jest, Polak. Stójcie! A raczej, stójcie! Nigdy wcześniej was tu nie widziałem. Co taka para świeżych twarzy, jak wy, szuka w tym miejscu? Jesteśmy tu na zaproszenie Reinholdów. A teraz, wybacz nam. Mamy sprawy do załatwienia po drugiej stronie bramy. Sprawy z Reinholdami, czy tak? Bardzo dziwne. Tak, jesteście podejrzaną parą. Nie ufam ci, żeby to było jasne. Ale cię przypuszczę, jeśli rozwiążesz tą łamigłówkę. Rozumisz? Tak dla ostrzeżenia, jest trudna. Nie będzie to łatwo, wiesz? Na pewno zdecydowanie nie będzie łatwo. Lubię tego kolesia i jego sposób gadania, muszę powiedzieć. Pamiętam, jak musiałem myśleć nad tym długo, żeby jego tutaj przetłumaczyć, żeby fajnie to brzmiało. Ale to było 2 lata temu. Musimy teraz dowieść, która jest... No, to patrzcie. Który ciężarek jest najlżejszy? No proszę, patrzcie tutaj, pup. O, czy to nie jest niesamowite? Czekajcie, może się z tym trochę pobawimy. Siedzę tutaj od 10 minut i nie mogę tego odnaleźć. Patrzyłem też w internecie i okazuje się, że to wszystko jest przypadkowe, że ta zagadka jest akurat przypadkowa. Super! Musimy znaleźć najlżejszy ciężarek. A weźmy 8. Może będę miał szczęście. O! Mógłbym teraz włączyć save state'y i próbować to parę tygodni, ale...
Miałem szczęście. Jej, udało ci się. No wytłumacz mi, jak to teraz miało działać. O, nawet mi tego nie wytłumaczył. Dobra, tam było pewnie wytłumaczone. Ale bez zdjęcia. No, okej, dobra. Hej, całkiem nieźle. Muszę przyznać, że całkiem nieźle. Twardy orzech, co? Jesteście twardymi jabłkami, e? Zadowoliliśmy cię. Możemy przejść? Jasne, że możecie przejść. Ruchnuchy! Lepiej przekażcie moje pozdrowienia, Lady Dali. Jasne, że przekażemy pozdrowienia, stary. W końcu możemy ruszyć do... No nie musiał schodzić z drogi, wcale taki gruby nie był. Ale taka zagadka jak ta, one są dla mnie męczące, naprawdę, to... Że zawsze, za każdym razem co innego wychodzi, nawet w internecie nie, teraz sprawdziłem i nic to nie dało. Będę musiał używać save state'ów, jeżeli tak dalej pójdzie przy takich zagadkach. No ale są też takie fajniejsze zagadki. Są i takie, na przykład ta, która będzie za chwilę, będzie fajna. Ale dobra. Ty wyglądasz jak taki... Lokaj, czy coś takiego? W każdym razie dość dziwnie wyglądasz. Chyba mam nawet idealny dla niego głos. A kim wy możecie być? Nazywam się Layton, a to mój mały mały asystent. Otrzymaliśmy zaproszenie do dworu Reinholdów. A tak, wszyscy pana oczekują, profesorze Layton. Ale musi pan wybaczyć moją podejrzliwość, jednak w dzisiejszych czasach nikomu nie można ufać. Więc mógłby pan być zwykłym chuliganem w ładnym kapeluszu, Więc skąd mam wiedzieć, że jest pan prawdziwym Laytonem? Słyszałeś to, profesorze? Wypociny tego typka? Nie odpowiesz na tego typu obelgę? Już dobrze, Luke, uspokój się, Luczek. Już dobrze, chce mnie pan przetestować, czy jestem prawdziwym profesorem Laytonem? Dokładnie. Już dobrze, Layton. Dokładnie, profesorze Layton. Teraz proszę rozwiązać dla mnie tą zagadkę. No, jaka to zagadka będzie? Wolves and Chicken. To jest właśnie fajna zagadka. Jak przenieść... wilki i kurczaki na drugą stronę, tak żeby się nie pożarły. Wygląda to chyba taki sposób, że bierze się dwie. A to jest dość znana zagadka ogólnie, trzeba powiedzieć. Najpierw... bierzemy tutaj, tak? I później... jeden wraca, tak? Bierzemy drugiego. Wracamy. Tu wraca... zawsze musi być jeden... No tak. Zawsze musi być tutaj jeden. Weźmy dwa kurczaki. Zapomniałem, że tutaj jest kurczak. Nigdy nie mogą być dwa wilki po jednej stronie z kurczakiem. Albo z kurczakami. Zawsze może być tylko jeden. Okej, no to zrobię jeszcze raz. Restart. Spróbujmy to tak. To może w ten sposób? Kurczę. Jednak się pomyliłem. Nigdy nie może być więcej wilków niż kurczaków. O to chodzi. Okej. To zrobimy to tak. Musi wychodzić, oczywiście. Ale to jest fajna zagadka, trzeba przyznać. To jest fajne. Wiem, że muszą mieć tutaj dwa wilki. Najpierw. Później to. Później to. Chyba wiem, co teraz robić. Tu. Teraz dwa kurczaki. Jeden wilk. Wiedziałem, jeden kurczak musiał być, cholera. Dobra, to teraz
Dwa wilki, to pierwszy ruch jest dobry, to wiem. Pierwszy ruch jest dobry, teraz jeden wilk idzie z powrotem. Nie. Nie, 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 czekaj, czekaj, to jest... To było teraz niedobre, typ. Jedyną opcją są teraz dwa kurczaki. Aaaa! Jeden kurczak. Dobra, czekaj. Jak to do cholery zrobić? Dwa wilki, to jest jasne. Dwa wilki muszą być najpierw tam pójść. Bo dwa wilki mogą być same. Ale zawsze musi jeden wracać, to jest do dupy trochę. To tutaj wraca jeden? Ale jak pójdzie jeden kurczak tam i wilk wróci, to no, to tu będzie do dupy trochę. Jak zabiorę dwa kurczaki, to wtedy jeden zostanie. Jak zabiorę dwa wilki... Zabiłem się teraz chyba. Chociaż tutaj teraz, tak? Pup. Mam! Chwileczkę pomyśleć i działa. Takie zagadki bardzo lubię. To jest tak, trzeba trochę pomyśleć, trochę popróbować i jest dobrze. I się dostaje punkty. To jest fajne, to bardzo lubię. I to jest właśnie ta zagadka typu, no, która istnieje tu od ponad 1000 lat. Im więcej prób potrzebujemy, im więcej ruchu potrzebujemy, tym mniej punktów dostajemy. Ale i tak, udało się. A hu hu hu. A hu 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 hu. Proszę mi wybaczyć moją niegrzeczną wcześniej, moją wcześniejszą niegrzeczność. A hu hu hu. Wszyscy na pana, na was czekają, proszę. Proszę, co? Pozwoli pan za mną, wszyscy pana oczekują. Wszyscy już na pana czekają. Wszyscy? Wydawało mi się, że Lady Dahlia mnie oczekuje. Tak, tędy proszę. Tutaj jest łódka, tak? Ale nie ma tutaj żadnego... Nie ma, nie. W łódce też nie ma zagadki. No dobra, let's go to the mall. O, czy to jest ten dwór, profesorze? O mój Boże, jest... Tu ładnie wygląda. Jest gigantyczny, ogromny. Popatrz na te rozmiary. Ha, wydaje mi się, że jeśli... Że jesteśmy na miejscu... Że jesteśmy na miejscu. Wchodzimy? Tak, sir. Rozdział pierwszy. Zakończony, co? Już zakończony? Profesor i Luke w końcu wyszli, albo w końcu dotarli do dworu Reinholdów. To jak, wchodzimy? Oczywiście, tak panie, tak ser. To jest to, co przed chwilą przeczytałem. Okej. Jesteśmy na miejscu. Pau! Oj, jak tu będzie pięknie. O, to Matthew, to muszę jemu jakiś fajny głos dać. Witajcie na dworze Reinholdów. Dziękuję za przybycie. Jestem Matthew, lokaj. Sługa Reinholdów. Sługa rodziny Reinholdów. Wszyscy na pana czekają, ale zanim wejdziemy, mam dla was wiadomość od Lady Dali. Prosiłabyście rzucili okiem na tą zagadkę. Nie bądź zaskoczony. Proszę. Madam ma czasem dziwne zwyczaje. Czyli kolejna zagadka. A, to jest ta zagadka, pamiętam, pamiętam. Możemy tutaj obracać zapałki, o to chodzi. I popatrzcie. To jest piękna zagadka, kocham to. Powiedzmy, że musimy, tak nie patrząc w ogóle na wskazówki, albo raczej w ogóle tutaj na opis, z tego co kojarzę, musimy zmienić stojącego psa
w martwego psa. O, proszę. O. Tylko jak to ustawić dokładnie, żeby było ładnie? Żeby było dobrze, żeby działało. Chyba, że to ma być... A, nie, to ma być chyba przednia, a to tylna. Okej, okay, rozumiem. Tutaj proszę. I tutaj. To jest tylna noga. O! Mhm. Pararał. No proszę. Czy zadziała? Yeah! To jest fajna zagadka. Takie zagadki są właśnie fajne. Zdarzają się taka jak ta z ciężarkami, które są okropne, które muszę trochę przyciąć, bo sobie nie radzę. A ta jest zajebista. Martwy pies i żywy pies i stojący. Super! Dokładnie! Bardzo dobrze, sir! Moje gratulacje, sir! Jeszcze raz przepraszam za tą dziwną prośbę. Teraz proszę tędy, nie powinniśmy dać im dalej czekać. Mam rozwiązać zagadkę i jeszcze niby to jest niegrzeczne, że dajemy im czekać. Swoją drogą, tutaj. Co to za ciekawa rzecz? Albo co to za ciekawe obrazy? Profesorze, proszę popatrzeć na te obrazy tutaj. Na ścianie. Aha, Baron Reinhold. To bardzo ładny portret, prawda? To na pewno Baron Reinhold na tym obrazie. Ale co z tym obrazem, profesorze? Kim może być ta śliczna dziewczynka? Albo dziewczyna? Powieszono je blisko siebie, więc to na pewno członek rodziny. Może to jego córka? O, prawdziwy Sherlock. O, ta muzyczka. Ma pan rację. Podziwiacie portret pani Fiony, pani Flory, młodszej córki barona. Wybaczcie, że pytam, ale zauważyłem, że interesuje was sztuka. Czy możecie zabrać ten stary kawałek ze sobą? Służy do złożenia bardzo pięknego obrazu. No. Ale niestety wszystko, co zostało, to tylko ten mały kawałek. No właśnie, kawałek obrazu. Będziemy zdobywali albo będziemy mogli odnaleźć te kawałki tutaj w grze i złożyć z tego pod koniec piękny obraz. To będzie coś pięknego. A więc to jest kawałek starego obrazu, co? To bardzo interesujące. No, niezmiernie. Zajrzyjmy sobie tutaj. Byłem trochę teraz zmieszany, bo nie miałem tego zapisanego na moim tym. Na mojej karcie, mimo że to były takie łatwe dialogi. I wypowiedzi. No właśnie tutaj. Tak, tak, tak. Tap, 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 tap. No już bądź cicho, możemy obracać, to już wiem. Tu jest stylus, super. No to będzie pewnie gdzieś na rogu. He? Switch. Ej! A, okej. Okay. Understand? To nie tu jest obraz. Jest pewnie gdzieś tutaj, tak? Tutaj albo tu na dole. No ale potrzebujemy trochę więcej części obrazu, żeby w ogóle domyślić się, co to jest. Co tu w ogóle w tle widzimy? To chyba jakiś... To może być sufit albo jakaś belka na suficie, coś takiego. To może jednak należy na górę? Chyba, że to jest stół czy coś takiego. No zobaczymy. Jak na razie tego nie potrzebujemy, więc powiedziałbym, że wychodzimy. I żeby było w tym odcinku jeszcze ciekawie, idziemy do piwnicy. Nie, idziemy do góry. Do Lady Dali, żeby już na nas nie czekała, prawda? W górę!
Oh, you must be Professor Layton, I presume. It's an honor to make your acquaintance. Oh no, the pleasure's all mine. Oh no! Luke, what are you doing? Oh, come back, sweetie! Szczerze, czemu otacza mnie tylko stale niekompetencja? To katastrofa! Co się w ogóle stało? A, to po prostu okropne! Moja kochana... moja kochana mała słodka... moja Klaudia! Twoja... Klaudia? Albo pani Klaudia, żeby być grzecznym? Słodka, słodka Klaudia! Moja malutka pszczółka, moja... własna... Mój skarb! Moje dziecko! Matthew! Matthew! O mój Boże, kot uciekł i ona teraz... No, nie musi nam opisywać, co się stało, ale... No teraz niby nie będzie można z nią rozmawiać, bo uciekł jej kot. Nie. No to musimy teraz pogadać z... No, pogadajmy ze wszystkimi. Pogadajmy z Simonem. To był chyba Simon, nie? Tak, Simon. Zwiem się Simon. Jestem bratankiem barona Reinholda. Mój ojciec jest bratem obecnego tu Gordona. Albo raczej był. Zanim nasz baron kopnął w kalendarz. Ale zbaczam z tematu. Więc co ty jesteś od tym sławnym profesorem Laytonem? Inaczej sobie ciebie wyobrażałem. Nieważne. Myślę, że się nie obrazisz, jeśli zadam ci zagadkę. Nie powinno być to trudne dla fachowca twojej kompetencji. Jeśli jesteś tak dobry, jak wszędzie mawiają, będzie to dla ciebie pestka. Naprawdę jest z niego taki... Taki prawdziwy okulanik w sumie. Taki... Jak się nazywał ten... Ważniak! Ważniak! Ważniak ze Smurfów. Oh shit! Nie! Nie linijka! Nie! Znaczy nie ekierka! Co to ma być? Inchest! No, no super! To jest... Aha. Ludzie, powiedziałbym, że jeżeli wam się podobało, to zajrzyjcie do aktualnych, przeszłych oraz przeszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś do roboty. Ja tutaj się teraz za to zabiorę w następnym odcinku, muszę się do tego przygotować. Ten odcinek jest już wystarczająco długi. A my zobaczymy, co nas oczekuje właśnie w następnym. Będziemy musieli prawdopodobnie szukać kota. Cześć, na razie. Nie, ludzie, nie. To zrobię jeszcze w tym odcinku. Właśnie mi się zauważyłem, że to zadanie wcale nie jest takie trudne, cholera jasna. Mamy tylko powiedzieć, albo domyślić się, jaką długość ma linia A. No cóż. Mógłbym teraz oczywiście wszystko tutaj ładnie obliczyć zdaniem Pythagorasa, ale nie. Mam tutaj napisane 5 inches i no 5. Jak sobie tutaj wezmę, to mogę palce ładnie odmierzyć. To jest 5 i 5. 10, powinno być 10. What the fuck? 10. Pup. I got it! Chyba, że źle. Nie, mam rację. No to było strasznie łatwe, gdybym zostawił to do następnego odcinka, to wy byście już w komentarzach narzekali, że jesteś głupi! No. Dobra. No to cześć, teraz już naprawdę. Na razie. Chociaż jeszcze tutaj dokończę ten dialog z Simonem. Wygląda na to, że jesteś geniuszem, profesorze. Wybacz, że wątpiłem w ciebie. Naprawdę masz głowę do tych zagadek. Prosty człowiek jak ja może tylko pozazdrościć takiego rozsądku. W każdym razie zostaw Dalię w tej chwili lepiej w spokoju. Równie dobrze mógłbyś mówić do ściany. Huch. Teraz już naprawdę, po raz trzeci i ostatni. Cześć.